Sąd otwiera rozprawę z powództwa pana Longina Grudka przeciwko sąsiadowi panu Norbertowi Kuś. Proszę powoda o określenie roszczenia i jego podstaw. Przez 20 lat mieszkam na tym osiedlu i nigdy dotąd nie zostałem okradziony, wysoki sądzie. Do teraz uważam, że winę ponosi mój nowy sąsiad. Gdyby nie założył krat na swoim balkonie, gdyby chociaż uprzedził mnie, że kraty zakłada. Nie można żyć w bloku i nie zastanowić się, czy to, co ja robię, może mieć wpływ na życie mojego sąsiada. Tylko że wie, wysoki sąd, takie myśli nie biorą się z księżyca. A mojego sąsiada, widać, dotąd nikt nie nauczył, że trzeba liczyć się z innymi. Proszę powoda. Sąd prosi powoda o skoncentrowaniu się na roszczeniu i jego podstawie. Złodzieje, którzy weszli po kratach sąsiada, ukradli mi kilka rzeczy, które nie przedstawiają dla mnie wielkiej wartości. Ale cwaniaki zabrali moje klasery ze znaczkami i moje ordery od generała Maczka. Kombatant pieprz... Proszę pozwanego. Pozwany jest przed sądem. Proszę nie używać żadnych wulgaryzmów. To jest miejsce publiczne. I tu nie będzie tolerowane takie zachowanie ani słownictwo. Proszę powoda kontynuowanie. Za czasów mojej młodości coś podobnego byłoby niedopuszczalne. Ale to inne czasy i tamte już nie wrócą. Proszę powoda o skoncentrowaniu się na roszczeniu. Wysoki sądzie, zostałem okradziony z winy mojego sąsiada. Straty obliczyłem na 7 000 złotych. Choć zginęły mi rzeczy bezcenne, której wartości nie zwrócą mi żadne pieniądze. Chcę dostać te 7 000 od osoby, która ponosi winę, całkowitą winę za kradzież w moim domu. Czy mieszkanie powoda było ubezpieczone od kradzieży? Nie, wysoki sądzie. Dokąd na dole mieszkał świętej pamięci sąsiad Zenon, człowiek wysokiej kultury osobistej, nie było takiej potrzeby. Mogliśmy dogadać się ze wszystkim. Ja zresztą nie mam zbędnych pieniędzy. Dziękuję powodowi. Proszę pozwanego. Jak pozwany odnosi się do roszczeń powoda? Nie, chyba nie zapłacę. Moja wina, że go okradli? Trzeba było zostawić otwarty balkon? Stary, jak głupi to jest. Proszę pozwanego. Pozwany był już pouczony o nieużywaniu słów uznawanych za obelżywe. Sąd uprzedza. Jeszcze jeden niecenzuralny wyraz i zostanie pozwany ukarany. Przepraszam, wysoki sądzie, ale się zdenerwowałem. Bo... Proszę powoda, czy prawdą jest, że drzwi na balkon były otwarte podczas kradzieży? Tak, wysoki sądzie. Dopóki sąsiad nie założył krat, nie przyszło mi do głowy, żeby zamykać. Czyli okna były otwarte, tak? Tak, wysoki sądzie. Okna moje wychodzą na południe i jeśli ich nie otworzę, nie ma czym oddychać. Moje życie w tym bloku zmieniło się od momentu, kiedy wprowadził się ten cham. Proszę powoda, czy sąd musi powoda też upominać? Przepraszam, najmocniej przepraszam. Dziękuję powodowi. Proszę pozwanego, czy pozwany miał zgodę na spółdzielni, na zamontowanie krat w oknach? Pewnie, że miałem, bo od razu jak się wprowadziłem, to poszedłem do tej spółdzielni, no nie, i tam taka stara, czy taka kobita, co tam pracuje, to ona mnie dała te zezwolenie całe, no i miałem, no. Ja to taki znowu speaker nie jestem, żeby tak tam gadać z sąsiadami, bo po co, no nie? No i co? No i a w ogóle na tym osiedlu tylko same staruchy mieszkają, no. A ze staruchami to tak wiadomo jak jest, no. To taki to ani się nie obroni, ani nic. Idzie ulicą, zaraz mu wyszarpną tę torebkę, a nawet tak w domu siedzi, to wezmą głowę, poduszką nakryją i już, no i co? A jeszcze wiadomo, że po tych balkonach, kurna, tak łażą, no to se wziąłem i założyłem tę kratę, no nie? Bo mnie gnoje jeden, drugi raz włazili, musiałbym mu łeb ukręcić, chyba lepiej założę tę kratę.
Proszę zaprotokołować. W tym miejscu sąd postanowił ukarać pozwanego grzywną w wysokości 500 zł za używanie słów ogólnie uznawanych za obelżywe. Przepraszam, nie dosłyszałam. Ile? 500 zł. Pozwany chce jeszcze coś dodać? Nic mu nie będę płacił. Wszystkie kolejki mam, papiery mam w spółdzielni załatwione. Nie będę mu płacił. Tak dure nie jest to, niech ma. Rozumiem, że pozwany wnosi o oddalenie powództwa. Tak. Sąd dziękuję pozwanemu. Czy powód chciał jeszcze coś dodać? Tak, wysoki sądzie. Uważam, że zakładanie krat na parterze to nie jest tylko sprawa osobista. W ten sposób przenosi się zagrożenie na wyższe piętra. Zamontowanie krat powinno się omówić z całym pionem, a decyzję podjąć wspólnie. Mieszkanie w bloku to mieszkanie w pewnej wspólnocie. I najwyższy czas, żeby mój sąsiad to zrozumiał. Dziękuję stronom. Sąd ogłosi werdykt. Proszę wstać. Sąd idzie. Proszę siadać.